pan poseł Wójcik, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie ministrze, panie sprawnikiem? Nie. Ale tak wsłuchując się w to, co pan mówił tutaj przez te dwie godziny prawie, to dużo pan się odnosił, wiele pan poświęcił jakby czasu temu artykułowi 99 ustawy covidowej, jak również orzeczeniom czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja mam pytanie, czy pana zdaniem w tym czasie, kiedy wniosek został złożony, była podstawa do tego, żeby wydać te dane Poczcie Polskiej? A jeżeli tak, to jaki to był przepis konkretnie? Jeszcze raz. W naszej ocenie podstawą samoistną wydania tych danych był artykuł 99 ustawy covidowej, który mówił, jeszcze raz dokładnie tak, że operator wyznaczony otrzymuje dane z rejestru PESEL lub z innych rejestrów, których z innych rejestrów już nie wchodząc, kto jest ich dysponentem, na potrzeby organizacji wyborów lub dla realizacji innych zadań nałożonych na innych obowiązków nałożonych przez organizacji rządowych na podstawie wniosku w terminie dwóch dni od złożenia tego wniosku. No i tam była dalej mowa o tym, że może przetwarzać dane pozyskane tylko w celu, w którym wystąpił. Poczta Polska, składając wniosek do nas, powołała się na te dwie przesłanki równocześnie. Znaczy powołała się i na przesłankę, czy zacytowała tak naprawdę fragment przepisu, wskazując przesłankę i organizacji wyborów i zadań nałożonych przez organy administracji rządowej. W naszej ocenie wypełniła tym samym warunki do tego, żeby ten wniosek mógł zostać, ta decyzja mogła być wydana, wniosek zostać rozpatrzony pozytywnie, a fakt, że to obowiązywało, że ten czas był dwudniowy, czyli niezwłoczny, wskazywał nie tylko z uwagi na to, o czym długo mówiłem dzisiaj, na praktykę, którą mieliśmy, która obowiązywała w ministerstwie, no ale chociażby z tego brzmienia tego przepisu i z praktyki postępowania w oparciu o KPA, że nie mieliśmy podstawy do tego, żeby tej decyzji nie wydać, tych danych nie wydać, nie mieliśmy podstawy do tego, żeby też badać w większym zakresie niż tylko poprawność formalną tego wniosku. Toż właśnie o to mi chodzi, że treść tego przepisu jest jednoznaczna, nie pozostawia żadnego pola do badania interesu prawnego. Niezależnie od tego, że uważam, że poczta miała prawo oczywiście wystąpić, to z punktu widzenia waszego jako resortu, ten przepis tak jest sformułowany, że wy musicie to zrobić, prawda? Dobrze odczytuję. Staram się to cały czas podkreślać, że czym innym jest to, czy poczta była do tego uprawniona, czy to uprawnienie było nadane w taki czy inny sposób, bo to jest w pewnym sensie odpowiedzialność poczty, czy te dane są jej potrzebne w związku z zadaniami zakreślonymi w tym przepisie. Jeżeli poczta tak stwierdziła, to my nie mieliśmy żadnych podstaw do tego, żeby badać ten wniosek. Można z tego wywodzić oczywiście takie stwierdzenie, że skoro poczta nie była uprawniona, to my nie mieliśmy też uprawnienia tego, żeby im to wydawać, ale w naszej ocenie i w ocenie wielu prawników wygląda to w ten sposób, że nie mieliśmy innej możliwości jak te dane, bo nałożony został na nas obowiązek. I poczta i miała prawo do tego, żeby wystąpić z takim wnioskiem i wy mieliście obowiązek taki, żeby wydać te dane na podstawie tego wniosku, prawda? Taki jest przepis konkretny. Ja uważam, że Poczta Polska miała takie prawo, natomiast mówię o tym, że gdyby przyjąć takie założenie, że poczta tego uprawnienia nie miała, to występując tak tym wnioskiem brała na siebie odpowiedzialność. To jest bardzo ważne, bo to jest istota jakby tutaj dotycząca pana przesłuchania, w moim przekonaniu oczywiście. A pamięta pan, dlaczego Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z taką argumentacją, a potem Naczelny Sąd Administracyjny? Chodzi tutaj o te orzeczenia, które przywoływał pan przewodniczący między innymi. To były dwie przesłanki. Jedna była taka, że poczta nie miała żadnych uprawnień w zakresie organizacji wyborów, a druga przesłanka mówiła o tym, że istnieje obowiązek
pogłębionego badania takich wniosków, że wykładnia językowa nie jest wystarczająca i trzeba sięgać do, cytuję, do źródeł, chyba cytuję, przepraszam, ale z pamięci mniej więcej taki był sens, do źródeł hierarchii prawa i odnosić to do innych przepisów. Ja trochę tak ułatwię panu. Sąd, Naczelny Sąd Administracyjny powiedział, że trzeba dokonać wykładni systemowej. O to panu chodzi, prawda? Tak, tak, tak. Systemowej, czyli że wy powinniście wiedzieć, co tak naprawdę ustawodawca chciał zrobić, czego jeszcze w dacie, kiedy wy podejmowaliście decyzję, nie mogliście wiedzieć, no bo w jaki sposób mieliście wiedzieć, że coś stanie się nieważną decyzją, w jaki sposób mogliście wiedzieć, że coś będzie czy nie będzie przyjęte przez parlament. O to chodzi, bo to była ta istota sprawy i myślę, że to orzeczenie, które powoduje duże problemy, o co słyszałem, co pan powiedział przed chwilą, takie praktyczne na przyszłość w związku z tym orzeczeniem, to ono będzie przedmiotem dosyć ciekawych prac, tak mi się wydaje, niezależnie od wszystkiego. Tak, ja jeszcze raz tak myślę, natomiast no, żądanie, sąd ma zawsze prawo to zdefiniować, natomiast... Jeżeli jest takie uzasadnienie, że mamy robić, cytuję teraz pana posła, dokonywać wykładni systemowej, tylko pytanie, czy jesteśmy, czy ktokolwiek byłby w stanie zrobić taką analizę, dokonać takiej analizy w ciągu dwóch dni. Dokładnie. Właśnie o to mi chodziło, że pan to powiedział. A powiem nawet więcej, bo dlatego zapytałem, czy pan jest prawnikiem, bo która wykładnia jest wykładnią ważniejszą? Bo każdy powinien sobie to zobaczyć. Zapewne wszyscy w komisji śledczej to wiedzą. Wykładnia językowa. Ona jest ważniejsza, ona ma priorytet przed wykładnią systemową. Niezależnie od tego, że sąd oczekiwał, że w dwa dni cały system sprawdzicie, inne przepisy, powiązania i odmówicie, chociaż musieliście. Dlatego mówię, że dla mnie to orzeczenie jest bardzo dziwne. A uważa pan, że Poczta Polska powinna była wykonać to polecenie pana premiera i miała tą podstawę do tego, żeby wystąpić z takim wnioskiem? Znaczy, wydaje mi się, że Poczta Polska... Zresztą każdy organ administracji ma tylko dwie możliwości: zaskarżyć decyzję premiera albo ją wykonać. Pytanie też, czy to zaskarżenie miało jakiekolwiek podstawy, biorąc pod uwagę, w jakim trybie ta decyzja została wydana, bo ona została wydana w szczególnych warunkach w oparciu o ustawę covidową, czyli też warunki nadzwyczajne. Więc decyzja premiera miała chyba rygor, tak mi się wydaje, natychmiastowej wykonalności. Jeszcze raz to powtórzę. Jakby przysługiwało jej domniemanie legalności. I ona nawet, żeby było ciekawiej, tak jak już o tym rozmawiamy, ta decyzja nadal nie jest prawomocnie uchylona. Unieważniona, więc to też jest pewien problem, można się zastanawiać, co I się do dzisiaj byście czekali tak naprawdę, zgodnie z orzeczeniem NSA. Ja mam nawet inne pytanie, może niekoniecznie prawnicze, ale praktyczne, a co się stanie, jeżeli sąd uzna, bo może tak uznać, że ta decyzja jednak była wydana prawidłowo. Jak będziemy konfrontować te dwa przepisy, te dwa wyroki w takim razie? Ale jest jeszcze jedna rzecz, tak? Niezależnie od wszystkiego, bo to jest ciekawe, wydaje mi się. Jest przepis, no zgodnie z tym przepisem wy macie obowiązek wydać te dane. Sąd oczekuje, że wy zrobicie wykładni systemowej. Macie na to dwa dni, to żeby było ciekawe, no to ja się pytam, po co jest ten przepis tak naprawdę, jeżeli jest pustym przepisem, że ma żadną treść pustą tak naprawdę, nie do wykonania. 99. Na to prawnicy ministerstwa między innymi też zwracali uwagę, że gdyby ten przepis, gdyby takiej interpretacji dokonywać, no to rzeczywiście należałoby uznać, że ustawodawca stworzył przepis pusty. Dokładnie o to mi chodzi. A proszę powiedzieć, czy wszystkie warunki dotyczące zachowania bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przekazanie tych danych, wszystko zostało zachowane, wy macie określoną procedurę, aż do momentu, ponieważ nie zostały te dane wykorzystane, rozumiem, zniszczenia, tak? Pan powiedział, że był protokół bodaj. Czy tam gdziekolwiek był jakiś błąd popełniony, pana zdanie? W mojej ocenie wszystkie standardy bezpieczeństwa zostały dochowane. I nie ma i w żadnym momencie standard bezpieczeństwa danych osobowych z rejestru PESEL nie został obniżony. A zna pan minister oświadczenie, pismo prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który odnosił się do przekazania danych osobowych pozytywnie, rozumiem. Czy pan zna to pismo? Znam konkluzję tego stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych potwierdzającej
że prawidłowość działań. Tak. Rozumiem. A prokuratura stawiała komuś zarzuty w związku z tym, jeżeli chodzi o czy NIK domagał się w zawiadomieniach ukarania państwa? Nie. Znaczy, no ukarania, znaczy przyjmował, że wyczerpano znamiona jakiegoś przestępstwa. Nie było czegoś takiego. Nikt w tej sprawie się nie wypowiadał. Ani do Ministerstwa Cyfryzacji, ani do poczty, tak? W tym zakresie mówię. Nie chodzi mi o inne rzeczy. Do poczty to chyba była taka uwaga, że poczta nie miała, że to była mniej więcej taka sama konkluzja jak w Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rozumiem. A proszę powiedzieć, panie ministrze, bo... Panie pośle, ja tylko chciałem w tej sprawie powiedzieć, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie, o czym komisja wie, została poinformowana i prowadzi śledztwo w sprawie i dotyczące udostępnienia bazy PESEL. Dziękuję. A proszę powiedzieć, bo ciekawy wątek pan zaczął na początku swojego, na początku, kiedy był pan przesłuchiwany. Otóż chodzi mi o to, o rok 2014, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak to było z tym dostępem do bazy PESEL? Bo chyba od tego momentu poczta miała ten dostęp, prawda? Na jakiej podstawie? Mógłby pan rozwinąć ten wątek? Na pewno była to decyzja ministra spraw wewnętrznych i administracji. To tyle wiem, tej decyzji nie widziałem. Nie zapoznawałem się z nią. Ona została rzeczywiście wydana w 2014 roku, a w 2015 roku we wrześniu bodajże, czyli dokładnie rok po tej decyzji, też została wydana, został wprowadzony przepis w ustawie o opłatach abonamentowych, który stwierdzał, że Poczta Polska, że operator wyznaczony jest uprawniony do otrzymania danych z rejestru PESEL. Czyli nie jest to niczym nadzwyczajnym, że potem po prostu taką musieliście zresztą podjąć taką decyzję. Taka praktyka już była kilka lat wcześniej. Tak, ja wielokrotnie już to też mówiłem, to oczywiście, żeby było jasne, to się zgadzam z tymi głosami, które mówią o tym, że poczta, że tutaj musi być, jeżeli przetwarzamy to w danym zakresie, to musi być odrębna podstawa prawna, inny przepis. Natomiast z perspektywy oceny bezpieczeństwa tych danych, to była bardzo ważna przesłanka, że te dane otrzymuje operator wyznaczony. Ale rozumiem, że prokuratura nie prowadzi żadnego śledztwa. Nie słyszał pan zapewne. Ja wiem, że prokuratura prowadzi jakieś... W tamtej sprawie, tak? W tamtej sprawie, nie. Natomiast tutaj oczywiście wiem, że prokuratura prowadzi postępowanie, natomiast w sprawie. W sprawie. I ostatnie pytanie. Pan poruszył taki wątek uchwały Senatu. Chodziło o kwestię tego przekazywania danych i odniesienia się do konkretnego przepisu. Czy mógłby pan rozwinąć ten wątek również? Senat 16 kwietnia, kiedy zgłaszał poprawki do tej ustawy, zgłosił poprawkę, która miała numer 87, która brzmiała tak, że skreśla się artykuł ówczesny 97, ale odnosi się do tego artykułu 99 i w uzasadnieniu napisano, w opinii Senatu należy uchylić regulację, która umożliwia Poczcie Polskiej otrzymanie danych z rejestru PESEL bądź z innego spisu lub rejestru, jeśli te dane są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W mojej ocenie Senat wtedy, dokładnie tak samo jak ministerstwo, uważał, że ten przepis jest wystarczający do tego, żeby Poczta Polska te dane mogła otrzymać. Nie zgadzał się z samym celem, zadaniem, realizacją tego zadania, ale w uzasadnieniu podkreślił, że tak naprawdę ten przepis jest wystarczający, żeby Poczta te dane otrzymała. Więc pośrednio to jest dowód wskazujący na to, w opinii Senatu. Ustawodawcy, bądź co bądź. W opinii Senatu ten przepis wypełniał te przesłanki, które stały za wydaniem decyzji przez Ministerstwo Cyfryzacji. To jest bardzo ciekawe, tak tylko jedno zdanie w kontekście czy działań prokuratury i prowadzonego śledztwa, czy w kontekście chociażby orzeczeń sądów administracyjnych. Dziękuję bardzo.